Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym update'cie roślinnym. Wczoraj był dzień podlewania, dodatkowo też pryskałam wszystkie moje rośliny olejkiem nim. Zrobiłam też taki generalny przegląd, przypatrywałam się każdej mojej roślinie bardzo dokładnie i mam do pokazania Wam dzisiaj znowu kilka roślin. Opowiem, jak idzie moja walka z wciornastkami, co się zmieniło i co niestety wczoraj odkryłam, i może od tej rośliny zacznijmy. Ostatnio pojawił się na moim kanale odcinek o roślinach, które są proste w pielęgnacji i szybko rosną. I tam pokazywałam Wam mój filodendron. Czekajcie, żebym go teraz przypadkiem nie opuściła. On jest niesamowicie długi. Nie wiem, czy Wam też mówiłam, ale ja mu ostatnio musiałam zmienić doniczkę, bo po prostu już korzenie wychodziły górą. Naprawdę bardzo szybko się rozrósł i on jest niesamowicie długi. Widzieliście go ostatnio, wiecie gdzie stoi. Natomiast też mówiłam Wam w którymś właśnie z poprzednich odcinków, że zaczął mnie u góry tak dziwnie po prostu żółknąć. A możecie zobaczyć, że są takie żółtawe przebarwienia na niektórych liściach tutaj u nasady. Postaram się Wam to w miarę jakoś tak pokazać. I powiedziałam Wam, że będę go obserwować i wczoraj bardzo dokładnie się mu przyjrzałam i okazało się, że te liście, które mają takie właśnie żółte przebarwienia, są niestety ale zaatakowane przez wciornastki. Mają na łodydze, tuż przy liściu, takie specyficzne zgrubienie, które świadczy o tym, że na roślinie pojawiły się właśnie wciornastki. Ja o tym też opowiadałam w jakimś update'cie roślinnym, gdzie dokładnie opowiadałam Wam i o wciornastkach, i o ziemiurkach, gdyż wspominałam, że miałam problem z wełnowcami na moich sukulentach w 2019, więc tam opowiadałam Wam i pokazywałam Wam na przewidkach dokładnie, jak to wygląda, kiedy rośliny zaatakują wciornastki. No i tak właśnie obserwowałam, no i odkryłam, dlaczego on tak zaczął zmieniać swój kolor, więc wczoraj oczywiście poszedł w ruch oprysk z olejku nim, bo to była jedna z nielicznych roślin, której nie spryskiwałam, bo było z nim wszystko w porządku. Zresztą, no jak widzicie, po jego długości on bardzo fajnie rośnie, więc dlatego też nie miałam potrzeby go pryskać. Nie miałam potrzeby też dodawać mu takiego wigoru, co zauważyłam przy innych moich roślinach, kiedy zastosowałam ten oprysk, że nie tylko wyniosły się wciornastki, tylko też moje rośliny dostawały właśnie takiej energii i wigoru i zaczęły szybko rosnąć, więc tutaj zastosowałam oprysk, na razie jeden, zobaczymy jak to z nim będzie. Mam nadzieję, że gorzej już nie będzie, że teraz będzie tylko lepiej. A propos wciornastków i mojego jeszcze syngonium, ostatnio ktoś pisał, że nie ma ręki do syngonium Neon Robusta. Też może to być wina wciornastku, warto się temu przyjrzeć. Tak było z moim. Niestety moje nadal nie wygląda dobrze, mimo że jest bujne, no to widzicie, że bardzo dużo liści ma taką słabą barwę, jest słabo wybarwiony z tego względu, że właśnie zaatakowały wciornastki. Tu jeszcze jest taki liść dosyć intensywnie, powiedziałabym, zjedzony przez te wciornastki, więc muszę go usunąć. I jeszcze sporo się nie otwarło. Tu też mówiłam Wam, że jest sygnał, że rośliny zaatakowały wciornastki, kiedy roślina wypuszcza nowe liście, natomiast one pozostają zamknięte. O, tak jak na przykład ten, że nie chcą się otworzyć. Moje na szczęście powoli się otwierają. Jak możecie zobaczyć na przykład po tym, ma już przepiękną różową barwę. Te, które się ostatnio otwarły, też są już przepięknie różowe, więc tutaj zadziałał ten oprysk właśnie z olejku nim. I nie wiedziałam, co tej mojej roślinie dolega, dopóki nie zobaczyłam tych zmian właśnie na łodydze. Tutaj, jak możecie zobaczyć, on bardzo ładnie, ono, bardzo ładnie rośnie to syngonium. Tutaj wypuszcza już kolejne nowe listki, które będą przepięknie różowe i też dojrzałam, że tutaj niestety, ale ta moja terakota zaczęła się robić biała, muszę ją wyczyścić. Nie wiem, czy to od wody, czy o co chodzi. W każdym razie muszę z tym zrobić porządek. Jest też wsadzony lep. Lep moje syngonium dostało całkiem niedawno i tutaj tych ziemiurek, które mam, przykleiło się niewiele, bo testuję jeden naturalny sposób, o którym napisał albo napisała mi jedna z Was. Na razie Wam nic nie zdradzam, bo jeszcze tę metodę stosuję. Jak na razie mam wrażenie, że jest spoko, że tych ziemiurek u mnie jest mniej. Czekajcie, jakoś to postaram się, o, ładnie w kadrze umieścić. Może tak?
więc na razie nic Wam nie daje znać. Jak przetestuję tą metodę, jak będzie lepiej, to na pewno w którymś odcinku Wam po prostu o tym opowiem więcej. Jak na razie z syngonium wygląda dobrze. Też często pytacie mnie o te podpórki, które mam w moich roślinach. To są podpórki od Plantastic, ja zamawiałam przez ich Instagram, natomiast oni od niedawna też ruszyli ze stroną internetową, więc Plantastic na Instagramie bądź też strona internetowa mają różne podpórki, między innymi właśnie taki plaster miodu, geometryczne. O, jak już jesteśmy przy geometrycznym, to Wam też pokażę. Mój aloes dostał, o, taką geometryczną podpórkę, to też jest Plantastic i przyniosłam aloes, żeby Wam pokazać, że dalej toczy walkę z ziemniurkami, ale jest naprawdę sukces. Oprócz tych kilku łody, które wyglądają kiepsko, mają takie czarne kropki i no, przytnę je, jak będą wyglądać jeszcze gorzej, to nie wiem, czy Wy widzicie, ale ten mój aloes zaczął szybciej rosnąć, on się bardzo fajnie tutaj zagęścił. Mam wrażenie, że on wcześniej, tak kilka miesięcy temu, nie był taki bujny, więc myślę, że tutaj też duży wpływ na tą roślinę ma właśnie ten okres olejku nim. No widać ewidentnie, że zjadają go w ciornastki, ale mam nadzieję, że to się uspokoi, że będzie teraz tylko lepiej, no bo roślina rośnie naprawdę bardzo fajnie. Pozbędę się tylko tych biednych łody, które no, nie wyglądają zbyt korzystnie, ale liczę, że walka tutaj z wciornastkami będzie wygrana. A propos też olejku nim, ja nagrywałam na ten temat osobny odcinek, ale często mnie też pytacie, co to za olejek, gdzie go kupić. Więc ja swój olejek zamawiałam przez internet, na Amazonie, natomiast możecie zobaczyć w sklepach zielarskich, w sklepach ogrodniczych, czy ogólnie online. I ja mam olejek nim marki Compo i to jest nic innego jak taka szklana buteleczka z olejkiem i ten olejek mieszamy z wodą. Ja stosuję 6 ml olejku na litr wody i do tego dosłownie 1-2 pompki takiego ekologicznego płynu do mycia naczyń, żeby ten olejek lepiej się rozprowadził w wodzie. No i taką mieszanką spryskuję moje rośliny, no i no mam wrażenie, że jest naprawdę o wiele, wiele lepiej. Najważniejsze, że z tymi wciornastkami nie mam aż tak dużego problemu, jaki był. Mam nadzieję, że teraz w ogóle idzie wszystko ku dobremu. Jeżeli chcecie na jego temat usłyszeć więcej, to podlinkuję Wam w opisie ten filmik, gdzie opowiadałam wszystko na jego temat. Następnie jeszcze dwie rośliny, ostatnie już na sam koniec. Może najpierw kluzję, bo kluzja, no nie każdego może to interesować, natomiast to jest roślina, która też po tym olejku zaczęła bardzo szybko rosnąć. To jest roślina, powiedziałabym, idealna dla początkujących, bo ona jest niesamowicie prosta w pielęgnacji, podlewa mniej więcej raz na 2 tygodnie, nie za dużą ilością wody. Ma dosyć takie słoneczne stanowisko, ale nie stoi na takim otwartym słońcu. No i nie wiem, czy widzicie, ale ona tu wypuściła mnóstwo takich malutkich listeczków. O, zobaczcie tutaj u nasady. To jest wszystko nowe, naprawdę mam wrażenie. Ja już ją mam w ogóle długo, ponad chyba 2 lata. To jest jedna z pierwszych roślin, jakie miałam w swojej kolekcji i ona ogólnie rośnie wolno. Natomiast tutaj po tym olejku mam wrażenie, że zadział się jakiś cud, bo wygląda naprawdę jeszcze bujniej. Trochę się przewracam. Ma niby nową ziemię, myślałam, że to będzie się jakoś tak lepiej trzymać, ale jednak zaczyna się właśnie przewracać, więc może coś pokombinuję, może tą podpórkę z aloesu wyciągnę, bo on nie do końca ją potrzebuje, ale nie wiedziałam, co z nią zrobić i podeprę właśnie kluzję tą geometryczną podpórką. Zobaczymy. I roślina, która wzbudza ostatnio w Was zachwyt, co mnie bardzo cieszy, ale mam nadzieję, że przeżyje ten sezon grzewczy jesienno-zimowy, to moja alokazja. Przyniosłam ją, żeby się pochwalić kolejnymi 2 listkami, ale też chciałam Wam powiedzieć, że zmieniła miejsce. Wcześniej stała w jadalni, która jest bardzo dobrze oświetlona, ale tak stała w kącie, na komodzie. Natomiast tam mam okno takie normalne i okno balkonowe duże, więc że lubimy z Aleksem wietrzyć, to bałam się, że te przeciągi mogą jej w tym sezonie właśnie jesienno-zimowym zaszkodzić. Tu niby wietrzenie, tu potem gorący kaloryfer, wiecie o co chodzi. Więc stwierdziłam, że zmienię jej miejsce i ona poszła na komodę taką niewielką, którą mam w salonie przy wejściu. Tam na tej komodzie wcześniej stała moja kalatea. Kalatea teraz stoi na tej komodzie, gdzie stała alokazja, a alokazja właśnie na miejscu kalatei, więc taka zmiana. Tam w salonie mam zdecydowanie mniej światła. To jest raczej takie stanowisko, powiedziałabym, płócienniste, więc mam nadzieję, że też jej będzie tam dobrze. Jak na razie, tak jak mówię, wypuszczam kolejne 2 listki. Jeden już całkowicie praktycznie się otwarł. O, tutaj możecie zobaczyć ten listek tutaj. O.
I tu widziałam gdzieś też na dole. A. Też nie wiem, czy będę w stanie Wam pokazać. Muszę się odwrócić. Tutaj, o, wewnątrz. Tutaj wypuszczę też kolejny listek, więc na razie wygląda dobrze, jest bardzo bujna. Coś też ostatnio jej drobnego zwiędło, więc to usunęłam, ale to był jakiś taki mały listeczek, więc nie ma tragedii. Ale okazję kupiłam w IKEA, ona już dosyć taka bujna była, natomiast nie mogę też nie wspomnieć o tym, że od czasu, kiedy ją mam, też sporo liści wypuściła, więc cieszę się, że jak na razie moja pielęgnacja jej służy. Tak jak zawsze, minimum pielęgnacji, maksimum efektu. Już nie kombinuję z moimi roślinami, bo różnie mi to niestety wychodziło. Podlewam ją raz w tygodniu taką nie za dużą ilością wody, ale staram się jej utrzymywać takie lekko wilgotne podłoże i to jej służy. No i teraz zobaczymy, jak zmiana stanowiska. Jak na razie na tym nowym miejscu jest może gdzieś około tygodnia, więc na razie się nie spodziewam jakichś efektów na plus czy na minus zobaczyć, ale jak postoi miesiąc, dwa, zobaczymy, jak jej to stanowisko będzie służyć. No i mam nadzieję, że w tym właśnie sezonie jesienno-zimowym, mimo tego, że wietrzymy i że mamy włączone później też kaloryfery, no że nie będzie odczuwać jakiejś takiej dużej zmiany temperatur czy też przeciągu i mam nadzieję, że będzie z nią wszystko w porządku, ale to będę Wam dawać znać w kolejnych update'ach. Trochę się też zmieniło tutaj, stanęła Diefenbachia, która była tutaj na stole, natomiast teraz tutaj na stole stoi filodendron, może Wam pokażę. Filodendron, który stał w salonie, ale w salonie stanęła zieliska, która była tutaj na szafie, z tego względu, że ten filodendron jest dosyć już spory, więc trochę miał tam mało miejsca, ale też stwierdziłam, że dam go w nieco jaśniejsze miejsce, z tego względu, że chciałabym, żeby bardziej miał zaznaczone te paski białe, bardziej był wybarwiony, więc zobaczymy, czy tutaj przy oknie wschodnim będzie mieć się dobrze. Rośnie fajnie, tu też widzę znowu jakiś kolejny listek mu wychodzi. Tutaj z tyłu również. Ogólnie filodendrony bardzo szybko rosną, więc Wam polecam. Więc ten, tylko Wam mówię, że zmienił swoje miejsce i zobaczymy, czy coś się zmieni w jego wybarwieniu liści. Chciałabym, żeby te paski były bardziej widoczne. Dam Wam znać za jakiś czas, jak się ma. No i to by było na tyle. Dajcie znać, jak jest u Was. I dajcie też znać, jak z tym olejkiem nim, bo dostałam od Was sporo komentarzy, że po moim filmie kupiliście ten olejek, więc czekam, żebyście mi dali znać, jakie efekty. Czy widzicie też taką zmianę jak ja? Ja na pewno pozbycie się praktycznie całkowicie wciornastków. No i taka niesamowita witalność moich roślin, że one po oprysku kilkukrotnym tym olejkiem zaczęły rosnąć niesamowicie. Już Wam mówiłam i o starcach, i teraz właśnie o okluzji, i widzę po aloesie, że świetnie rośnie. No i naprawdę dostały takiej energii i wigoru, więc to mnie niesamowicie cieszy, że tak ruszyły z kopyta. Szczególnie cieszą mnie takie rośliny, które rosły wolno, chociażby ta okluzja. Czy tam jeszcze mam rośliny, które naprawdę wolno rosły, a teraz nagle pojawiło się bardzo dużo nowych listków. Tak było na przykład z moim starcem Herianusem, który był malutki, do tego rósł wolno, a teraz naprawdę pięknie się zagęścił, ale też go widzieliście już jakiś czas temu w odcinku o starcach. No, nie przedłużam, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał, jeśli tak, dajcie kciuki do góry, będzie mi niesamowicie miło. I oczywiście mam też nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie, trzymajcie się, ściskam, buziaki, pa, pa.